Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku serii Życie Alberto. Widzowie, nagrywam ten odcinek w ten dzień, czyli w niedzielę, kiedy na moim kanale wybiło 5000 subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. Niedługo będzie specjal na kanale, kto wie, co to będzie. Może połączę to trochę z dniem 28 kwietnia, czyli taką kolejną rocznicą mojego kanału. Dokładnie to już będzie trzecia. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy bastion. Zdobyliśmy tam jeden debris, co chyba niedużo i tak daje, i złote marchewki, i zdobyliśmy jeszcze trochę netherraku i innych tutaj rzeczy, i też bloki kości. W dzisiejszym odcinku planuję sobie zrobić farmę, dlatego te bloki kości mi się, widzowie, bardzo przydadzą, więc sobie dajemy bloki kości i sobie na razie z dwóch bloków kości na razie zrobię mączkę kostną, dzięki której będą rosły mi te szybko te itemki. No wiecie, o co mi chodzi. Szybko ten, ale zanim jeszcze dobrze się w to pójdziemy, wezmę sobie trochę kobla i sobie muszę zrobić lepsze itemki. Drewno nie mam. No ja już to obróciłem. No bo te itemki są już, tak wam, widzowie, powiem, no na wykończeniu, więc nie wypada takimi itemkami grać. Więc nowy mieczyk i kilof tutaj z chęcią sobie zrobię. Sobie tak oglądacie film, to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Teraz lecimy po 100 tysięcy subskrypcji, więc zejdźcie w dół i zostawcie tego suba. Jeśli chcesz być na przykład na bieżąco z serią Życie Alberto. Podejrzewam, że jeszcze jakieś marchewki. Ja, widzowie, wiem, że tutaj w wiosce jest farma, ale to jest farma, której, no, powiedzmy sobie szczerze, nie używałbym jej. Na przykład, o, taka jak tu. Enderman, ale dobra. Dlatego, widzowie, ja sobie te nasiona zbiorę. Zrobimy prostą, najzwyklejszą farmę, no. Co ja będę się naprawdę męczył. Robimy najzwyklejszą na świecie farmę. I tyle. Więc dajemy sobie nasiona zwykłe, czyli nasiona pszenicy. Tutaj będzie ten na wodę miejsce. Ok. I lecimy dalej. Tutaj. Hop, hop, hop. Dobra. I dajemy dalej. Tutaj jakieś pszenice dajemy. Hop. I tutaj będzie miejsce na wodę. Więc tak, gdzie będzie miejsce na wodę, po prostu zostawiam. I sadzimy jeszcze tutaj te buraki. Nie wiem po co, ale jak już mam, to zasadźmy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2, na 3, na 4, na idealnie. Na buraki nam starczy. Więc siejemy te buraki. Hop. No i mam takie coś. Chyba git. Lecz nie wiem, czy na pewno to się opłaci nam. Ale dobra, wodę dajmy sobie tu. Idziemy sobie po kolejną wodę. Hop, hop, hop. Tutaj blisko, na całe szczęście to jest. Hop, zbierzemy sobie tą wodę. I tak, lecimy sobie znowu do tej. I teraz praktycznie będzie już to gotowe. Ok, gdzie mnie dać? Tutaj. Dobra, to sobie bierzemy, hop. I mamy takie coś. Teraz mi się wydaje, że będzie trzeba dać jeszcze w tamtym miejscu wodę, tam w jednym. Więc do tego potrzeba nam wiadra. Ok. Wiadro nam się przyda. Znaczy, jeju, wiadra, wody. Widzowie, nagrywam to późno, jestem już zmęczony lekko, więc nie wiem, co mówię, ale czasem tak będę mówił. Więc dobra, dajemy, ojej, już chciałem mówić, sadzimy wodę. Dajemy tutaj wodę, no i mamy piękną farmę ukończoną, ale to nie będzie tematem przewodnim tego odcinka. Otóż będziemy dziś budować zejście do kopalni. Coś i zrobimy sobie tu tutaj tak, o, i tutaj będzie kolejne zejście. Takie coś chcę zrobić tutaj. Mamy nareszcie takie coś. No muszę zdecydowanie zebrać więcej drewna z tego, co zdecydowanie nam nie wyszło. W zasadzie to creeper zepsuł nam wszystko. Więc bierzmy sobie stąd te drewno i lecimy zrobić patyki i drabinki do kopalni.
Dobra, wydaje mi się, że tutaj 24, no to całą tą zrobiłem. O, mały villager. Fajnie. Więc no powinno trochę z tego być. 96 desek. Sporo. Teraz z tego tak. Robię z tego patyki. Gdzie tu są patyki? Tu są patyki. Dobra. Mam 3 staki patyków. Więc idealnie. I drabiny. Gdzie tu są drabinki? Tu są drabinki. 81 drabinek. O, może niepotrzebnie zrobię cały ten stack. Ale dobra. Mamy chociaż te drabinki, widzowie. I możemy sobie zejść w dół. Kopać całe zejście właśnie. Tylko żebym ja teraz nie zginął. Dobra. Może będę normalnie schodził, bo naprawdę się źle skończy. Było zerowym i minus 10. Bo to są poziomy chyba, na których najczęściej występują jakieś diamenty, nie? Tylko ja mam nadzieję, że pod tą kopalnią nie będzie jakiejś wioską, nie będzie jakiejś kopalni. Bo trochę słabo, jakbym zaraz padł do jakiejś kopalni. Dobra. Dobra, dajcie mi tą siekierę. Proszę mi wykopać to, co mi się tu postawiło. Dobra, lecimy widzowie dalej w dół, bo to naprawdę się tak może ciągnąć w nieskończoność. O, żelazo i węgiel, więc spoko, to sobie tutaj wykopię to od razu jak mogę. Może ja nie będę kopał jednak z żelaznego tyle. Znaczy mogę, ale jakbym znalazł jakieś diamenty, to lepiej abym zostawił sobie. I tak tutaj mamy żelazo, to się przepali, mamy kolejny. Dobra, tu są dziwne dźwięki w tym Minecrafcie. Naprawdę, to jakie czasem dźwięki tutaj są, chociaż w sumie to może zwiastywać kopalnię tutaj zaraz, znaczy jakąś jaskinię. No bo taki dźwięk mi się to przypomina Endermana. Endermany się respią, gdy jest ciemno, a w jaskiniach w Minecrafcie zazwyczaj jest ciemno, nie? Więc chyba, kto wie. Ale może tu jest jakaś jaskinia. I. A to już jest ciekawe. To już jest, widzowie, tak bym powiem, ciekawe. Dobra, jeszcze cztery sobie zejdziemy. Oho. Super. Mam patyki? Mam patyki, to jeszcze sobie zrobimy 12 pochodni. A to jeszcze spoko. Jak są tu diamenty, to spoko. Tam wolniej iść. A tu ja tu już byłem. No w sumie ta. No w sumie byłem. Racja. Byłem. Tylko skąd się wkopałem? A stąd się wkopałem. Dobra. A to w sumie sobie zejdziemy już do tego poziomu. Ojej, mnie tu kopie. Tu sobie od razu zejdziemy. O, i przy okazji żelazo tutaj jest. I tu widzę, że będzie pierwszy tunel. Do którego wejście właśnie będzie w tym miejscu. Jeszcze nie wiem, w jakim kierunku to będzie szło. Ale wiem, że na pewno w jakimś będzie to szło. Dokładnie gdzie? Jeszcze nie wiem. Ale na tyle to tutaj właśnie by było z tego. Ja zrobię sobie może tutaj tą dziurę. Widzowie. I sobie wyleję tam wodę. Na tą wysokość zejdę normalnie już. Bo jeszcze by było. Jest dowód, że stawiam wodę.
I ta woda może tu być. I widzowie, chyba skończymy już ten odcinek w tym miejscu. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym w środę. Tak jak było to według harmonogramu, ale ci co nie wiedzą, poniedziałek życie Alberto, środa życie Alberto, czwartek Fortnite, piątek życie Alberto, sobota live i film z Fortnite i poniedziałek dalej tak lecimy. To co, widzimy się w kolejnym. Cześć!